Spocznij, proszę usiąść. W bardzo trudnych warunkach w tym roku przyszło nam pracować. Teraz jakaś awaria. Jednak myślę, że jak są tak trudne początki, to myślę, że dalsza część nauki w tej szkole będzie bardzo optymistyczna i dobra. Jest mi niezmiernie miło powitać szczególnych gości, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Proszę Państwa, ja już w tym momencie kończę, ponieważ całą uroczystość poprowadzą dzisiaj uczniowie klas trzecich i oddaję głos głównemu narratorowi. Wszystkie rzeczy są mi za małe. Brrr!
się zapomniał, że tam nie ma wody. Bałagan sam się gubi w bałaganie. Nie wie, co to jest sprzątanie. Gaduła. Beksa, bardzo mokra jest ta panna. Ciągle płacze jak poddawca. Łakomcu, on zajęty jest szalenie. Jego praca to jedzenie. Leń, męczy go szalenie, już samo myślenie. Także pytam, proszę pani, proszę pani, w końcu leży plecak pani. A Janeczka, siostra Kasi, przy obiedzie znów grywa się. Ola, Zosia i Marysia pokładały czapki dzisiaj. Marka winy są za ciasne, Ela się spóźniła właśnie. I informuję, to co widzę, że ona wie. Gdyby się ktoś o mnie pytał, to ja jestem starszy pytam. Do szkoły prysy nie zabijał się.
witam nauczycieli, rodziców, ale przede wszystkim za nas pierwszego, bo to w końcu wasz dzień. Dzisiaj oficjalnie stajecie się uczniami naszej szkoły. Rozpoczynacie nowy rozdział w swoim życiu, który będzie trwał trochę długo. Może teraz ta szkoła wydaje wam się wielka, straszna, ale uwierzcie mi, za miesiąc albo dwa będziecie znali sobie każdy kąt. A jeżeli się zgubicie, zawsze możecie poprosić kogoś starszego o pomoc. Mam nadzieję, że wam pomogą, a jeżeli wam nie pomogą, to przyjdźcie do mnie, poważnie z tym porozmawiam. Czujcie się w tej szkole jak w domu, bo w końcu dołączycie się do naszej wielkiej szkolnej rodziny. Mamy nadzieję, że będzie wam się bardzo podobać. No i nauki. Chociaż mało mamy lat, tak naprawdę niewiele. Choć lubimy w piłkę grać i pojeździć rowerem. Choć na wszystko mamy czas, tyle zabaw nas czeka. Wiemy, że każdy z nas porośnie, każdy z nas na wielkiego, wielkiego, na człowieka. Bo co może mały człowiek, tak jak ja. Można sobie pobiegać, można w kapsle pograć też i pochodzić po drzewach, można łapać do swych rąk kolorowe motyle, albo się ukryć tak, by nikt nie widział nas i polecieć do słońca choć na chwilę. Bo co może mały człowiek, tak jak ja. Zgodzimy się z tym. Właśnie tyle lat, co my mają Bolek i Lolek. Więc może ja lub ty odegramy ich rolę. Albo któryś będzie kim najważniejszym na świecie. Będzie miał tyle sił, dołoży wszystkich sił, aby były szczęśliwe wszystkie dzieci. Bo co może mały człowiek, tak jak ja. Thank you.
pasuje was na uszu. I brawa, proszę. Drodzy uczniowie, szanowni państwo, takim sposobem dobrnęliśmy do końca dzisiejszej uroczystości. Chcę wam powiedzieć, że w życiu różne rzeczy się wydarzają i są czasami takie nieprzewidywalne, jak dzisiejszy brak prądu, światła, ale jeżeli czegoś się bardzo chce, to wszystkie problemy można rozwiązać. I mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień, tak uroczysty w waszym życiu, i tak skomplikowany, jak był przed chwilą, jest jakimś sygnałem czy znakiem, że będziecie sobie w przyszłości radzić z każdym problemem. Gratuluję wam, bardzo się cieszę, że nasza szkoła wzbogaciła się aż o 3 klasy nowych uczniów. Mam nadzieję, że będziecie się w tej szkole czuć dobrze, że szkoła nie będzie tylko kojarzona z zadaniami, nauką, ale będą tu rodziły się również przyjaźnie, znajomości oraz będziecie również odbywać życie towarzyskie, bo będzie dużo różnych imprez czy konkursów. Rodzicom gratuluję tak wspaniałych dzieci, bo to nie lada wyczyn, żeby to wszystko ogarnąć w ciągu miesiąca, a jak widzicie, wasze dzieci zrobiły to doskonale. Całą dzisiejszą uroczystość przygotowały i poprowadziły uczniowie klasy 3 C i D. Bardzo proszę panią. Przygotowany przez panią Bernadetę Bolewicz i panią Małgosię Wilczyńską. Wychowawcom klas pierwszych, pani Ani, pani Eli, pani Kasi, za przygotowanie uczniów, a państwu bardzo dziękuję za udział i za przybycie.